Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Artur Dąbkowski został odwołany z funkcji przewodniczącego Komisji Morskiej. Projekt grupy radnych złożony przez Renatę Brączyk poparło 12 osób. Nowego szefa komisji nie wybrano. Za to okazało się, że był to dopiero początek historii radnego. Czy to prawda, że był pan w ubiegłym tygodniu u jednego z kołobrzeskich przedsiębiorców, który ubiegał się o przedłużenie umowy dzierżawy? To było pierwsze pytanie, jakie padło w stronę Dąbkowskiego. Kolejne moje pytanie, czy to prawda, że przekazał informację dotyczącą tej nieruchomości, że są jeszcze jakieś osoby, inne podmioty gospodarcze, które również są zainteresowane wspomnianą nieruchomością? I czy to prawda, że w trakcie rozmowy wspomniał pan, że jest pan 11 głosem prezydent miasta Anny Mieczkowskiej? I zaraz po pytaniu radna odczytała treść wiadomości, jaką otrzymała od Artura Dąbkowskiego, a w niej przepisy kodeksu karnego dotyczące pomówień. Ciąg dalszy wiadomości. Doszły do mnie słuchy, co zamierzasz, informuję, że mój prawnik powiedział, że mam natychmiast zgłosić to na policję i do sądu. Moje postawione pytania do pana nie wpisują się w żaden wymieniony przez pana paragraf, natomiast sama treść tej wiadomości o tyle jest dla mnie zaskakująca, co odbieram ja to jako próbę zastraszenia mnie i próbę zamknięcia mi ust. Usta otworzyły się innym radnym. Jacek Woźniak już nie pytał, opowiedział o zdarzeniu z 20 września. Skontaktował się ze mną telefonicznie pełnomocnik jednej z firm, która zabiegała na dzisiejszej sesji o przedłużenie umowy dzierżawy i zażenowany poinformował mnie, że właśnie odwiedził ich radny Dąbkowski, który przedstawił im informację, że na ich lokalizację są jeszcze dwie jakby inne chętne osoby, a także, że na Woźniaków i na PiS nie możecie liczyć. Woźniak nie krył irytacji. Po raz kolejny chciałbym się zwrócić publicznie i oficjalnie do radnego Artura Dąbkowskiego, żeby nie używał mojego nazwiska pod żadnym pozorem w rozmowie z kimkolwiek, szczególnie w kwestiach, które dotyczą przedłużeń umów bądź innych spraw, które przechodzą oficjalnie przez Radę Miasta. Jestem zbulwersowany i nie życzę sobie tego. Z kolei bardzo chętnie spotkam się z panem Dąbkowskim w sądzie, jeżeli chcę wyciągnąć z tego inne konsekwencje. Zresztą nie tylko ja. Krzysztof Plewko przytoczył podobną sytuację. Radny Dąbkowski podtrzymał, że za pomówienia będzie kierował sprawy do odpowiednich organów. Na pytanie radnej Zielińskiej nie odpowiedział. Z iloma pani się spotkała przedsiębiorcami? Co pani mówiła na mój temat? To jest drugie pytanie do jednego z przedsiębiorców, i które spotkanie odbyło się po komisji komunalnej. Jak się pani wypowiadała na mój temat i co mu pani mówiła i sugerowała? Na te dwa pytania chciałbym, żeby pani też odpowiedziała. Też bardzo proszę, przerwijcie państwo tego typu dyskusję. Pani Izabelo, wnioskuję i proszę panią, niech pani już nie zabiera na ten temat publicznie głosu. Porozmawiamy sobie o komisji komunalnej. Radna zaprzeczyła zarzutom. Przewodniczący Bogdan Błaszczyk, który od początku dyskusji próbował interweniować, zgodził się z radną Brączyk, która poprosiła o stworzenie kodeksu etyki radnych Rady Miasta. Coś z tym fantem musimy zrobić. Jeżeli prawdą jest to, co państwo sugerujecie w tych wypowiedziach, że Artur Dąbkowski dopuścił się działań na pograniczu korupcyjnym czy propozycji korupcyjnych, to jest to wniosek do prokuratora. Natomiast nie powinniśmy tych spraw w tej formie i w takim kontekście rozpatrywać na sesji. A dzisiaj oświadczenie w tej sprawie wydała prezydent Anna Mieczkowska. Czytamy w nim między innymi: funkcja radnego to przede wszystkim mandat zaufania społecznego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pełnionego stanowiska dla własnej korzyści. Oświadczam, że nie upoważniałam żadnego z radnych do prowadzenia jakichkolwiek rozmów z potencjalnymi miejskimi dzierżawcami. Jeżeli ktokolwiek ma wiedzę o nieprawidłowościach lub o niewłaściwym charakterze prowadzonych przez osoby sprawujące funkcje publiczne działań, powinien bezwzględnie zgłosić ten fakt do właściwych organów ścigania.